Cześć, czołem, witam Was serdecznie na wcześnym super streamku. Super wczesny streamek, jak obiecałam, odpalam się wcześniej teraz. Ale mam rekompensatę dla Was. Mam kakałko w pięknym kubeczku. Więc mamy kakałko, a jak będziecie grzeczni, to dostaniecie jeszcze po kinderku. Znalazł się odkurzacz, czy uciekł na amen? Wiecie, gdzie wjechał odkurzacz, żebyśmy go nie mogli znaleźć? Do szafy, ale nie do takiej zwykłej szafy. Rema ma w pokoju taką, dostosowanie taką szafę, taką, co możecie kupić w Wisku. A tutaj no proszę zobaczyć, no sama w sobie rzecz jest wspaniała. Mianowicie chciałbym zaprezentować przenośną szafę, która prezentuje się następująco, jest delikatna, w środku posiada tak naprawdę parę rurek i to wszystko. I skubany Daro otworzył se spód, wjechał sobie tam do tej szafy, wjechał za nią i nie potrafił wyjechać. Ja dostałam powiadomienie na telefon, że Daro utknął, ale nie wiedziałam, gdzie utknął i musieliśmy go szukać. Szukaliśmy go z 10 albo 15 minut, zanim się skatnęliśmy, gdzie pojechał. Ładny kubek, też mi się podoba. Spróbujemy kakaoka. Jest nieposłodzone. Ja zawsze słodzę kakao, może jestem dziwna, ale dla mnie jest zawsze za mało słodkie. A, ma gorące. Niedobre. Ale nie powiem Rymkowi, bo on będzie przykro. Kakao z mlekiem czy z wodą? I ja zawsze jak robię kakao, takie normalne kakao, że biorę kakao, bo to jest takie kakao, nie takie normalne kakao. Ja jak robię kakao, to daję troszeczkę kakao, rozpuszczam to w ciepłej wodzie, w wodzie, nie w mleku. No właśnie troszeczkę rozpuszczam we wrzątku kakaoka i dolewam do tego gorące mleczko i wtedy jest najlepsze kakaoko. I jeszcze słodzej. A to kakao jest zrobione w ekspresie. W sensie jak macie kapsułki z kawą, to tam zamiast kapsułki z kawą jest takie, to są takie kapsułki z kakaem. To jest takie kakao Nesquik. Tylko się daje samą wodę i tam powinno być już mleko w tym. Trochę za dużo mleka chyba Remo dał i jest takie rozwodnione bardzo. No zrobię sobie sama następnym razem, no. Ty, bez kitu to jak mój pokój prawie. Ty, czekaj, patrz. Czekaj. No ty, rozkład pokoju 1:1. Pa jeszcze na to. Cześć Kasiu, od 4 rano jestem tatusiem. Co ty gadasz, stary, że masz dziecko od dzisiaj? Gratulacje! Dziewczynka czy chłopiec? Albo to nie można pytać? Pytam. Dziewczynka czy chłopiec? Dziewczynka Rosalia. Ło! Gratki! No gratulujemy, mato, w takim razie twój status społeczny aktualnie wzrósł. Gratulujemy osiągnięcia takiego życiowego, jakim jest założenie rodziny. U całej bobaska. Ale fajnie. No i pomyliło mu się. Swoją drogą, na obronę tego dziada, to było bardzo nieintuicyjne skrzyżowanie. No, patrzcie, tu macie pasy do jazdy prosto, tu chyba też, albo to jest w lewo, ale w każdym razie chodzi mi o to, że jest wyspa między nimi. A normalnie takie wyspy są między, no jak są różne pasy, w różną stronę. Wygrała prawko w kropkach i tak się kończy. Nie mili. Ej, nie wiem czy wiecie, ale zbliżamy się do 300 tysięcy followów na Twitchu. Tak tylko mówię. W ten rok zrobiliśmy 200 tysięcy followów. To masz kolejnego. Dzięki serdecznie. Rodziły średnio 2,1, to 2,2 dziecka. Jak mam urodzić 2,2 dziecka? Tylko ręce, nie. Wychowanie jednego dziecka do 18 roku życia to koszt około 250 000 zł. Dwójka to już 422 tysiące złotych. To jak coś to wy będziecie tego bąbelka utrzymywać. Ale jak wychowasz dzieciaka do 18 lat, a później sprzedasz go na organy, to zarobasz jak UJ1 nerka i się zwraca D. Nie pisz taki cmi, dzięki za dychę. Remo tylko obraża widza. Wracam tutaj. Poproszę żart na poprawę humoru. Dobra, poczekaj. Opowiedz żart. Budzę się, a tu mój telefon frunie przez pokój. Okazało się, że był włączony tryb samolotowy. Jeszcze jeden. Zofia po 2 tygodniach diety zrzuciła wagę. Z 8 piętra. Idźmy dalej. Sorry, starałam się, Boruta. Czemu grasz sama? Chcesz grać? Teraz idzie. No chodź zagrać. Nie, teraz idzie. No chodź. To jest chodnik. Fajnie. Ej, poszłam na łyżwy. Chcecie streamka z łyżew? Łyżw? Tylko ja mam tak, że jak obieram mandarynkę, to chcę zrobić jedną linię obierania tej mandarynki, żeby nie było więcej tych tak jakby obierków, tylko jeden. O! Zajebiste. Podsłuchują mnie. Może jestem głupia? Nie widzę różnicy. Nie ma różnicy. Jaka jest różnica? Ja też nie. Byłabym mega zawiedziona,
jakbym dostała coś takiego, a w środku byłoby wypełniacz pianki. W sensie dostajesz wielką pakę słodyczy, a tak naprawdę tylko po powierzchni one są. Jo, by mi było przykro. Balon dostajesz, one są tylko... I tam jest jedna płaczka na tych Ferrero. Jakie drzewo opisuje korzenie rodzinne człowieka? Dąb. Drzewo wierne, a logiczne. Dlaczego dąb? I czekajcie, że to jest z cateringu. To jest czekoladowy naleśnik z serkiem i z bananem w środku. No pierdolone, co on robi? No tego z golfa nie masz chyba, co muszę się ciepłuć. Ale no oni byli już w miarę przy samym końcu tego zjazdu, no nie? Jakby, no oni w miarę git zjechali. Wiadomo, że powinno się jechać do samego końca, ale bijali się tu jakby chwileczkę wcześniej i jakby ten się chciał przejechać i wjechać się jakoś tam dalej. No nie, golf też nie blokował, jakoś tak turbo blokował, no bo patrz, ten chłop stoi tutaj. Znaczy ja wam palcem pokazuję, kurwa. Ten chłop stoi i wjeżdżał powolutku po prostu. No i zjechał. Wiadomo, w najlepszej sytuacji golf powinien pojechać do końca, poczekać aż ciężarówka przejedzie i wjechać tutaj, między ciężarówka tego, a ten powinien wjechać tu. Nie wiem, no nie blokuje go jakoś tak po szerifowsku albo jakoś tak strasznie. Imo to jest dopieranie się. Mam problem od 5 lat. I teraz ten gościu, który zamiast sprawiać, żeby suwak był płynny, dojechał do końca i stoi, bo widzi, że jest ciężarówka, więc musi i tak poczekać, więc zamiast dynamicznej jazdy na suwak, on sprawił, że teraz stoi lewy pas. A tutaj, na przykład, czy kierowca jadący teraz lewym pasem nie powinien zjechać na prawy i w momencie, kiedy chce kogoś wyprzedzić, zjechać na lewy, a nie blokować lewy pas dla auta, który wiadomo, że jedzie szybciej? No bo zap***a. Nie tak jak chłop, który go właśnie wyprzedza. Ja też nie wiem, co to za droga, bo to chyba nie jest autostrada. Ale musiał w tylnym lusterku widzieć, że ktoś jedzie szybciej od niego. Dlaczego ludzie uwielbiają blokować ten lewy pas, nawet jeżeli mają 2 kilometry do tego, aż kogoś zamierzają wyprzedzić? Więc tutaj Imo to znowu jest dopierdolenie się prowadzącego, ty się nagrywającego. Jasny. No nie wiem, czy go nie zahaczył. No my też go zauważyliśmy chwilę przed, ale to nie znaczy, że zdążysz zareagować na to, no. No i taki przypadek też już dzisiaj oglądaliśmy i omawialiśmy, że chłop jedzie bardzo długo lewym pasem, mając wolny prawy. No i Imo powinien zjechać na prawy. Ty już masz zamówiony catering, co mówisz o tym od roku? Do starego mieszkania nie mogłam sobie zamówić cateringu, bo tam był dom i zostawiali mi ten catering praktycznie na chodniku, co skutkowało tym, że ptaki i menele mogli się do tego cateringu dobrać. Często catering był wtedy podziurawiony, podziubany albo zostawiony na słońcu i się psuł po prostu. To było po prostu bez sensu zamawiać do domu catering. A teraz jak mamy mieszkanie i blok, no to tutaj normalnie możemy już sobie zamówić catering. No gratulacje pani Tirze, potrąbimy sobie trochę. Ty trąbisz? Ja i czterech jeszcze. Ale z siebie dumny jest. Teraz się wpierdolę na czerwonym. To on wjechał na skrzyżowanie, kiedy wiedział, że nie ma możliwości jego opuszczenia, czyli popełnił błąd, ale wy wjechaliście na skrzyżowanie, wiedząc, że nie możecie go opuścić, czyli zrobiliście to samo. A jaki dumny z siebie, że trąbi. Ja i czterech kolegów trąbiliśmy. 5 nas było, 5. Wie pani? Ja i 4 jeszcze trąbiło, ale niestety nie opuściliśmy skrzyżowania, bo pozostało nas czerwone. Ale ten chłop, co kierował, przecież bardzo dobrze ją widział. On to jakby specjalnie zrobił, że podjechał. Wiem, że ona nie miała tam jakby prawa przechodzić, ale on prawie ją potrącił. O to mi chodzi. O to. Masz prawo jazdy. A, no i czuję, że w kodeksie karnym jest, że nie wolno potrącać ludzi, wiesz? Mam takie małe wrażenie, że gdzieś tam w tym prawie jest napisane: proszę nie rozjeżdżać ludzi. Tak mi się wydaje. Mogę się mylić. Może nie znam aż tak się na wszystkich przepisach i tak dalej. Ale wydaje mi się, że raczej nie wolno. Ładne bloki. Ale balkony mi się nie podobają. Jednak zwracam.
jak można zrobić pomarańczowe albo zielone balkony. W ogóle jakieś dzieci na TikToku zaczęły mi masowo wysyłać wiadomości. Kasia, Kasia, ktoś podał twój adres na YouTubie. To zbanuj, usuń to, zgłoś to. Szybko, Kasia. Mówię takie, kurwa, jak to? Ktoś podał mój adres. Ja się patrzę, a tam jest jakiś, w ogóle jakiś adres na Śląsk, pod Katowicami. W życiu tam nawet nie byłam. A co dopiero, że tam mieszkała? O co chodzi? Bo ktoś napisał komentarz, adres Kasi. No, jakiś tam Śląsk jest i napisany jakiś adres pod Katowic. Ktoś napisał adres Kasi i dzieci, Kasia, adres. To tak nie działa. A jaki jest właściwie, żebyśmy wiedzieli, kiedy się ostrzec? 200 IQ. 200 IQ. Dobra. Buziaki, trzymajcie się ciepło, wyśpijcie się, moi drodzy. Miłego weekendu wam życzę, resztę weekendu przynajmniej. Pa wszystkim.